W głównej siedzibie miejskiej biblioteki publicznej odbyło się spotkanie promujące książkę o komandorze Antonim Garnuszewskim. O patronie jednej z trzewskich szkół i osiedla w naszym mieście opowiadał autor biografii profesor Daniel Duda. Profesor kapitan żeglugi wielkiej Daniel Duda to osoba niezwykle zasłużona na polu kultywowania polskich tradycji morskich. Był rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, autor kilkunastu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Profesor Duda należy do najwybitniejszych biografistów kadry marynarki polskiej. Z naszym miastem związany jest emocjonalnie z uwagi na Szkołę Morską, a 17 czerwca przypada 95. rocznica aktu powołania tej uczelni w Czewie. Profesor wydał niedawno biografię pierwszego dyrektora Szkoły Wilków Morskich, komandora Antoniego Garnuszewskiego, który jest patronem Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie. Jego imię nosi też osiedle na Nowym Mieście. Na spotkaniu w siedzibie głównej MBP z Tczewianami, głównie z młodzieżą, sporo czasu poświęcono właśnie Garnuszewskiemu. Duda odpowiadał na pytania, dzielił się swoimi przemyśleniami na temat potrzeby kształcenia kadr morskich. Profesor oddał również hołd osobom związanym z historią Szkoły. Szkoły Morskiej, którzy spoczywają na cmentarzu, obok dawnej Szkoły Morskiej. Autor biografii Garnuszewskiego przekazał także dla czytelników biblioteki egzemplarze kilku swoich książek.